Nagraj intro w kiblu. Witam serdecznie, ja jestem Kamikaze, a to jest kolejny odcinek ze Szkoły Driftu, a to jest właśnie mój fantastyczny i legendarny kibelek, gdzie się właśnie dzieją magiczne rzeczy. Magiczne rzeczy. A więc was serdecznie, w ostatnim odcinku prosiliście mnie, abym zbudował jakże i driftował moim ulubionym autem, którym właśnie jest Toyota Supra, oraz pokazał wam jakby taki mały trik, w jaki sposób właśnie zarobić pieniążki bez robienia wyścigów i po prostu bawić się, robić się chce w grze i po prostu zdobywać pieniążki, prawda? Więc to takie tajniki, wspomniałem z lekka o tym w poprzednim odcinku i dzisiaj właśnie odcinek, właśnie, który wam to wszystko wytłumaczę, więc pierw wejdźmy do garażu Daka i pokażę wam Suprę, którą zbudowałem dosłownie 20 minut temu, tylko że po prostu dźwięk mi się kompletnie zepsuł i na szczęście zbudowałem tylko auto, nic więcej nie nagrałem, więc robię to po prostu od nowa, ale z tego powodu, że nie mogę zbudować od nowa auta, ponieważ już nie mam wystarczająco pieniążków, miałem równe 100 tysięcy i równe 100 tysięcy wystarczyło mi na wszedłem w Conversion, to właśnie taka mała rzecz, którą chciałbym wam powiedzieć. Supra ma oryginalnie Twin Turbo, czyli ma dwie turbosprężarki, ale możemy zamienić ją na jedną turbosprężarkę, która jest dobra, gdyż się ścigamy. Wtedy jest dobra, ale gdy robimy drift w sprawie, to lepiej, żebyśmy mieli dwie turbosprężarki. Taki mały myk. Ponieważ będę na samym początku, pierwszy raz, myślałem, że stok tutaj nie ma, że w ogóle, dopiero możemy dołożyć turbosprężarkę. Tak nie działa. Mamy dwie, ale możemy zamienić na jedną. O to tutaj chodzi. Następnie mamy drivetrain. W klaczu wziąłem na sport klacz, sportową skrzynię biegów, race driveline się nazywa i differentialu nie robiłem wcale, z tego powodu, że w Forza Horizon 1 nie można go zablokować, więc po prostu go nie biorę. Platformę braking, mamy hamulce sportowe, zawieszenie najniższe, jak zresztą mówiłem, antyrobasy na maksa, klatki nie brałem z tego powodu, że mamy ograniczone pieniążki, więc na wszystko by nam starczyło. Za chwilę to pokażę w silniku, co braliśmy, co nie braliśmy. Odchudziłem auto na maksa. Następnie idziemy do silnika. Mamy air filter na race, fuel system na race, ignition, mamy stock ignition, aczkolwiek tak, stock. Nie chcę nic teraz zmieniać, zrobiłem to wcześniej, więc tak powinno zostać. Mamy następnie race exhaust, camshaft race, nazywamy zawory na race, differential block race, piston, nie zmienialiśmy pistonów wcale, turbosprężarki są również seryjne, intercooler jest na race, oil cooling jest na stock i flywheel jest na stock. Więc takie mam ustawienia tego auta. Następnie nasze auto generuje 652 koni i to jest właśnie taki sweet spot, taki akurat takie taka ilość koni, którą właśnie chcemy zatrzymać. Nie chcemy ani więcej, ani mniej. No mniej więcej maksymalnie 700, to jest taki już limit kompletny, 700 to wszystko. Więc to w sumie tyle. Możemy ewentualnie zmienić sobie... aha, co do opon. Opon wziąłem sportowe, standardowo. Przednie wziąłem na 2,55, a tylnie wziąłem chyba na 2,65. 2,85, przepraszam. Na samym... w sumie możemy teraz zmienić. Kurczę, powiem wam, że nie pamiętam dokładnie, właśnie to było takie głupie, że to trzeba było... kurde, szukać tych, tak jak pamiętam, jak się nazywają. Idźmy w rotę. Rota wszystkim, bynajmniej mi, bardzo dobrze znana. O, ta rota jest fajna, ale nie, bierzemy tą. 3000 poszły, a Roja? Nie wiem, dobra, nie miesza z tym. Następnie zmienimy przód na... jedno większe. Tutaj tak samo, dobra. Więc tylko to zmieniliśmy, żeby po prostu ładnie nam wyglądało, bo to wiemy tam o nasze budki. I widzimy się na zewnątrz. Szczerze mówiąc, nie miałem jeszcze takiej większej możliwości, aby podriftować, a w pewnym sensie, jak widzieliście, takie kółeczka porobić na zewnątrz. I to wszystko. Ale muszę wam przyznać, że auto trzyma się fantastycznie. Ja nie narzekam. No może do długich zakrętów aż takiej mocy nie generuje. To 50 koni jednak i... nie pogardziłbym tymi 50 ekstrema koniami. Natomiast... natomiast jest wystarczająco. Tak mi się wydaje. Teraz jak driftuję to... i właśnie tutaj, jak widzicie, na samym dole blokowałem 5000 CR, czyli walutę w właśnie Forzie Horizon 1. I jak to ja to robię? Powiedzmy właśnie taki to jest ten cały tajnik, to jest ten cały właśnie, kurczę, trik, jak zarabiać pieniążki właśnie w Forzie Horizon 1, właśnie robiąc takie challenge.
A challenge nabijają się praktycznie same. Jak na przykład idziemy z sponsor challenge i tam jest sponsor challenge. Pierwszy challenge, który widzimy, jest popularity challenge, czyli challenge popularności. Jak wszyscy wiecie, jeżeli gracie Forza Horizon 1, macie swoją popularność, czyli macie chyba 200, zaczynacie z 250 miejsca i musicie dojść z czasem w grze do pierwszego, więc im więcej skill pointsów nabijacie, tym szybciej wam się nabija poziom, na którym jesteście. Czyli jakby tutaj widzicie, ja jestem w tej chwili na 213 i wam się nabija ten poziom, na którym jesteście. Powiedzmy po, jak widzicie, gdy teraz dojdę do 200 poziomu, dostanę 10 tysięcy. Na przykład, to jest takie coś. Ultimate Skill Challenge, czyli powiedzmy jak robimy, nie wiem, sobie jedziemy szybko, albo driftujemy, albo coś, nabijają nam się punkty, prawda? Znamy powiedzmy Drift, później chyba jest Awesome Drift i jest Ultimate Drift. I powiedzmy jak driftujemy jakby tak kawałek dłużej, to nabijamy Drift, a Awesome Drift na tym jest Ultimate Drift. I tak jak ten Ultimate nabijemy, tak jakby ten Ultimate, nabija nam się jeden kolejny Ultimate, teraz tutaj widzicie, ja to znaczy, no mam. Czyli jak nabiję 25 taki ultimate, powiedzmy 20 razy będę driftował nabijając ultimate, otrzymam 10 tysięcy CR. Następnie, powiedzmy mam tu jeszcze 5 dostępne, czyli near miss, jak będę jechał szybko i powiedzmy na autostradzie kogoś tak ominę bardzo blisko tę osobę, to dostanę 5 tysięcy drift challenge, teraz już muszę zrobić sam drift, czyli jakby samo, że po prostu lekko bokiem wejdę i wyprostuję auto. To już mi nabija powiedzmy jeden punkt, jak powiedzmy tutaj widzicie, potrzebuję jeszcze 30 takich punktów, dostanę 15 tysięcy dostanę, więc to jest takie bardzo fajne, szczególnie i drifty. Szczególnie drift, ponieważ później jest chyba jest 5, 10, 15, 20, później jest 50, 100 i 500 tysięcy się dostaje, więc właśnie w taki sposób mniej więcej zarabiam pieniążki, ponieważ grę przeszedłem tylko raz, a zawsze miałem kasy, tyle. A więc dobrze, najpierw przetestujmy auto. Przetestujmy auto jadąc właśnie tutaj. A nie! Dlaczego tak? Idźmy w multiplayer. Yo, tandem drift. Oh my god, this tandem drift, fantastycznie. Widzimy, czym jest tandem. Tandem to, że po prostu jakby jest taka, jakby taki wagoni, żeby wszyscy wokół siebie. Jest, udało nam się, jest miejsce. Fantastycznie, bierzemy nasze autko właśnie zbudowane. My garage, mamy jedno auto. Musiałem posprzedawać wszystkie inne, aby właśnie mieć możliwość. Wow, R3? Kurde, nienormalni. R3-kami driftują, no ale cóż, ja widziałem dużo S-klas samochodów i R3, więc widzimy się na miejscu. O, rany. Fantastycznie, dobra, widzę już. Są moi ludzie. Są ludzie. Człowieki. O, dobra, trójka jest bardzo mocna, to mi się podoba. To mi się podoba. Widzimy taki dłuższy bieg. Na czwórkę już nie, ale trójkę, dobra. Rozgrzejemy sobie ponki. Rozgrzejemy sobie skilla, rozgrzejemy ponki. Widzę kolejnych dwóch nadjeżdża. Fantastycznie. Dobra. No właśnie, gdzie on pojechał? Tak kurde, wyrwał do przodu, jak ja pierdzielę. O, bardzo kogo mamy, Nissan GTR 2000. Yo. No, ja czekam. Kto ja prowadzę? Ej, yo, fam, chill. Rozgrzać się musiałem, stary, uspokój się, yo. Yo, to proszę mi zarobić się, moim zdaniem. ASFG ten cały tylny błotnik, tak śmiesznie raz mi rurę wydechową widać. Ale ta BMK z tyłu za mną jest w ogóle na zarobiście. No dobra, na razie chyba sam pojadę. Czy ja to powinienem przetrzymać w sumie na trzecim, no. I teraz na dwójkę. Dobra. Ale jak śmiesznie tylną oponę mi z tyłu widać. Ow. Po wewnętrznej zarąbiście, cacy.
To się nazywa, kurde, drift, proszę państwa. Na trójeczkę, ręcznym wcześniej, cały gaz na trójce, jeszcze raz ręcznym, przedłużamy drift. Kontynuujemy na trójeczce, redukujemy na dwójeczkę. Wow, ale nas zniosło, następnie odbijamy w prawo. Bliziutko przy słupku, następnie gaz, zarzucamy tyłeczkiem i następnie w lewo, bliziutko. Teraz postaram się na następnym okrążeniu tak szeroko jechać. Woohoo! Yeah! To mi się podoba, kurde, o! Nie no, stary, yo, fam, chill. Dobra, dawaj. No ja dobrze pojechałem, to przez niego wolnąłem. No dobrze. Dobrze, teraz ja szerzej. Dobrze, do kamikaze, kurde, you got them thing, man, innę. Kurczę, I got this thing like a motherfucker. Powiem wam, że auto jest zbudowane fantastycznie, wyważone jest pięknie. I ta BMW tutaj wygląda świetnie. Yo. Jedźmy, niech się dzieje wola Boża. A kurczę, myślałem, że to wyjmę jeszcze. Nie, BMW, ja chcę... Kurczę... No yo, fam, what you doing, blad? What you doing? Uhu, mi się udało, ja mu już nie, hej! Dobrze. Dajmy mu trochę miejsca. Kurde, powiem wam, że to było zacięta walka, szczerze mówiąc. Było fantastycznie. Trójeczka, zarzucamy dupcią, jeszcze nie, my musimy się później, możemy teraz to zrobić. Fantastycznie. Musimy go teraz dogonić, więc musimy trochę bardziej płyciej, musimy trochę bardziej pojechać, no ale nie możemy. Ajajaj. Powiem czasami, jak się goni kogoś i ta osoba jest was o wiele szybsza, to czasami jest bardzo trudno. O, oh, sorry. Oj. Trzy. Teraz. Mój spoiler tam latał, what the hell. Dobrze. Ja pierdziele ci ludzie. Boga, was nie bądźcie tacy jak oni. Się nie wpychajcie komuś, jak ktoś driftuje przed wami. Róbcie pociąg. Szanujcie się nawzajem. O, rany. Facet, kurde.